Dzisiaj była szczerze mowa o niektórych przedstawicielach tego, co ja nazywam teizmem naturalistycznym, a co Fantin nazywa naturalizmem teistycznym, profesor Heller chrześcijańskim naturalizmem. Różne nazwy przypisuje się temu stanowisku, które stara się godzić naukę i religię w ten sposób, że akceptuje się tutaj ustalenia nauki, ale nie tylko szczegółowe ustalenia nauki na temat tego, jak funkcjonuje świat, ale także pewne podstawowe założenia nauki, w szczególności założenie naturalizmu metodologicznego, i próbuje się jakoś taki naukowy obraz świata pogodzić z obrazem teistycznym, szczególnie tej cywilizacji zachodu, mówimy o chrześcijaństwie. Ta grupa, do której zaliczam teistycznych naturalistów, są to często i naukowcy jednocześnie, i wykształceni teologowie, także księża, pastorzy, rabini. Wśród głównych przedstawicieli wymienić należy Jana Barbura, padły tutaj nazwiska Peacocka, Polkinghorna, Nancy Murphy, tutaj też się pojawia George Ellis, byłby zaliczony do tej grupy. Wśród przedstawicieli polskich przede wszystkim ksiądz arcybiskup Józef Życiński i ksiądz profesor Michał Heller. To, co łączy tę grupę, oprócz tego, że są to często uczeni jednocześnie wykształceni teologowie czy jakieś profesjonalnie zajmujący się działalnością religijną, to to, że między innymi wielu z nich właśnie zostało wyróżnionych tą nagrodą Templetona, o której była tutaj mowa. Inna kolejna cecha to jest taka, że oni w sumie nawzajem siebie często cytują. Są między nimi różne dyskusje, polemiki, stanowią takie dosyć... towarzystwo dosyć dużo publikujące. Ale zostawmy już teraz kwestię osobową, przejdźmy do kwestii problemu. Bo wiem, że akceptują oni założenie naturalizmu metodologicznego, które tutaj rozumiane jest w ten sposób, że nauka może wyjaśniać świat jedynie przez odwołania do zjawisk ze świata, z przyrody. Przy interpretacji takiej realistycznej można powiedzieć, że naturalizm metodologiczny prowadzi do naturalizmu metafizycznego, przyjmującego, że istnieje tylko materialny świat przyrody, i na to teistyczni naturaliści się już nie godzą. Tu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewną zasadniczą różnicę między teizmem tradycyjnym a teizmem naturalistycznym, który przed chwilą powiedział, która byłaby tak mniej więcej. Otóż teizm tradycyjny z punktu widzenia takiej filozofii i filozofii przyrody może nawet jest doktryną po pierwsze nadnaturalistyczną, to znaczy, że przyjmuje, że oprócz świata przyrody istnieje także świat nadnatury, do którego zalicza się Bóg, ale także inne byty nieprzyrodnicze. To jest jeden element, nadnaturalizm. A drugim elementem jest interwencjonizm. Tradycyjny teizm przyjmuje, że byty z tej sfery nadnaturalnej, Bóg, ale także inne byty nieprzyrodnicze, ingerują w świat przyrodniczy. I teraz pewne napięcie, które się pojawia w momencie, kiedy chcemy pogodzić naukę z teizmem, polega właśnie na tym, że nauka wyjaśnia świat bez odwołania do czynników nadnaturalnych, a nawet gdybyśmy mogli przyjąć, że jakieś istnieją, to nauka wyklucza odwołania do ingerencji tych czynników w świecie przyrody, w świecie, który bada. No i teraz trudne zadanie teistów naturalistycznych polega na tym, a ich celem jest godzenie nauki i religii, jak pogodzić tutaj te dwie wizje. Otóż od razu trzeba powiedzieć, że wykluczają oni tak zwaną koncepcję Boga Luch, czy Boga Zatka i Dziury, która prezentowana jest przez nich jako teza, że należy odwoływać się do działania Boga zawsze, kiedy nauka nie potrafi czegoś wyjaśnić. Oni mówią, to jest zupełnie skompromitowana idea w teologii i żaden naukowiec się na to nie zgodzi, teolog też nie powinien. Jeżeli w nauce istnieją jakieś luki w naukowej wiedzy, to one prędzej czy później w sposób naturalistyczny zostaną wypełnione. No ale w takim razie, czy teistyczni naturaliści twierdzą, że Bóg w takim razie w ogóle robi coś w tej przyrodzie, czy nie robi? Otóż należy tu rozróżnić dwa rodzaje działania Boga w przyrodzie, tak zwane ogólne działanie Boga i szczególne działanie Boga w przyrodzie.
Ja to czyniłem tutaj akurat z Nicholasem Sandersem i on podaje mniej więcej taką definicję. Ogólne działanie Boga w przyrodzie polega na tym, że uznaje się, że Bóg jest stwórcą świata, źródłem praw przyrody, podtrzymuje ten świat istnienia. Więc jest to działanie, które dotyczy całego świata jednocześnie w każdym momencie. Natomiast szczególne działanie Boże w przyrodzie polegałoby na tym, że dotyczy ono pewnych wyróżnionych punktów czasoprzestrzennych. W pewnym momencie się jakoś ujawnia to działanie. W pewnej chwili, w pewnym czasie, w pewnej przestrzeni. Pomijam tutaj pewne problemy polegające na tym, że niektórzy tłumaczą, że to szczególne działanie Boże może być pod zbiorem tego ogólnego działania Bożego, że Bóg może wywierać jakby takie ogólne ciśnienie i teraz świat w różnych miejscach reaguje na to Boże ciśnienie, odpowiadając pewnymi szczególnymi zdarzeniami. Ten problem nie jest dla nas ważny. Ważne jest to, że czy w ogóle o jakimś szczególnym działaniu Bożym w przyrodzie można mówić, o jakimś takim jego specjalnym zaangażowaniu w to, co się dzieje w świecie. No bo wiadomo, że w tradycyjnym teizmie mowa jest właśnie o cudach, o tak zwanej szczególnej opatrzności Bożej, o tym, że Bóg odpowiada na modlitwy. Chociaż mógł stworzyć taki świat, który by wszystko wiedział. Tak jednak świat nie jest mechanistyczny, nie jest deterministyczny. Są w nim pewne procesy o charakterze elastycznym. No i teraz, czym to skutkuje dla problemu relacji między nauką a religią? Otóż zauważmy, że analizy oddziaływania w ten czy inny sposób Boga na świat tak naprawdę dotyczą tylko technicznego problemu tego, jak wyraża się to jego działanie. Natomiast problem relacji między nauką a religią jest taki, mianowicie to jest problem dyskusji między teizmem a nadnaturalizmem i interwencjonizmem. Nie ma tutaj obrony klasycznego teizmu, ponieważ klasyczny teizm nie rozstrzyga tego, w jaki sposób Bóg działa w świecie, tylko mówi o tym, że Bóg jakoś realizuje swoje cele i czyni to często w sposób, który jest niezgodny z tym, co nauka mówi o świecie. Z tym, co my wiemy o przyrodzie. W sposób niezgodny z tym. Tak. I tu chciałbym przytoczyć fragment, jeden cytat dokładnie, z książki Johna Polkinghorna. O tym, że na podstawie tego jego kryterium, gdzie Bóg może działać, a gdzie Bóg nie może działać. To kryterium decyduje o tym, o co jest sens się modlić, a o co nie. Otóż o pewne rzeczy nie ma sensu Boga prosić. I teraz o jakie? Otóż Bóg się co robi, że tak. To pojęcie... No właśnie. Ja się wiele razy modlę, ja nie raz. Ale o to to nie każdy jest godzin. Nie. Przepraszam, nie dla każdego jest to dobre. Nie, po prostu pan to sobie uległ przemianie jakiejś. Tak. I stracił się. Substancjalne. I otoczenie było statyczne. Pojęcie elastyczności procesów zachodzących w świecie pozwala nam dostrzec pole manewru dla takiego działania Boga, które nie narusza granic jego wierności stworzeniu. Albo tu przyjmuje się, że gdyby Bóg a nuż naruszył prawa przyrody, które stworzył, no to zdradziłby to zaufanie, jakie człowiek i stworzenie może mieć do niego, że on się zaczyna wtrącać jakoś w te losy. Tak? Bo mowa o tym, że Bóg tak stara się nie ingerować, nie wpływać, nie wymuszać niczego. Tak? A gdyby on tutaj złamał prawa przyrody, to by wymusił przecież. No ale mamy właśnie te elastyczne procesy tutaj indeterministyczne. Polkinghorna to chodzi akurat o te chaotyczne. Ruch Układu Słonecznego jest z natury swojej mechaniczny i na tyle przewidywalny, że możliwe jest układanie tablic astronomicznych. A zatem tu nie wchodzi w grę jakaś boska ingerencja. Mamy deterministyczne prawa. Kolejność następujących po sobie porok gwarantuje tu transcendentna stałość Boga i modlitwa o zmianę tego porządku byłaby zaiste głupotą. Powstawanie pogody
jest procesem o wiele bardziej złożonym, w ramach którego może się zdarzyć, że drobne zmiany wywołują poważne skutki. Dlatego modlitwa o deszcz nie wydaje się całkowicie bezsensowna. No. Ale o śnieg w lecie już tak. No? No się, no, zdarza się. A zatem pomijam sobie problem i o złego, prawda, który tam poprosił o to, żeby się zatrzymało słońce i Bóg usłuchał, prawda? Tu jest tak, Polkinko w swoim kościele tego nie czyta. To jest ciekawa sprawa, że teistyczni naturaliści bardzo często podkreślają, że ich teologia jest teologią bardzo biblijną, właśnie nawiązującą do Biblii. Nie tam jakieś greckie koncepcje dualistyczne duszy i ciała, platonizmy jakieś, tylko właśnie powrót do korzeni biblijnych. A to jest, zostawmy to na bok teraz. Tak a zatem widzimy, pewne rzeczy jest sens się modlić, o pewne nie. No i drugi problem, no oczywiście ostatni, który chciałem zwrócić uwagę, praktycznie zupełne pominięcie w publikacjach teistyczno-naturalistów problemu działania nie Boga, tylko innych bytów nadnaturalnych w przyrodzie. W publikacjach ich w ogóle się o nich raczej nie wspomina. Tak, nie ma, no, mamy tutaj przykłady, no, na przykład opętania, tak, kiedy przyjmuje się w ramach ateizmu chrześcijańskiego, że diabeł potrafi opętać, robi różne rzeczy z człowiekiem, wtedy ludzie opętani też wykonują różne, mają wiedzę, której by nie powinni mieć, potrafią wykonywać takie czynności, których nauka nie potrafi wyjaśnić. No. Mamy w Biblii podania o aniołach, którzy też oddziałują w jakiś sposób na ludzi, pokazują się im, rozmawiają z nimi, wpływają na ich losy. Tak? Nie ma w tych pracach analiz tych właśnie działania tych bytów niższych. Tak? Sprowadza się to wszystko raczej do analizy działania Boga jako takiego, które to działanie no, musi być ukryte w taki sposób, aby nauka nie mogła go rozpoznać. Tymczasem z punktu widzenia ateizmu tradycyjnego takie założenie wcale nie jest, wydaje się, konieczne. A zatem oni dosyć znacząco odchodzą od tego, co było w tradycyjnym przesłaniu filozofii tradycyjnego ateizmu. Tak, na temat tego, jak funkcjonuje świat i relacja między Bogiem i światem. No i to tak. Dziękuję bardzo. Jako łamanie praw przyrody. Rozpoczynamy dyskusję. Znaczy, przyjmują, że Bóg nie może łamać praw przyrody. Nie może nie robić co chce. Pani Zabrowska, tak. Wątpliwości, czy Heller Życiński został z nimi jako teistyczni naturaliści, czy oni odrzucają właśnie cuda, takie, które zawieszają, czy łamią prawa przyrody? Cytuję Hellera. Bóg, który miałby służyć do wypełniania braku wiedzy naukowej świata, jest teologicznym fałszem. To nie chodzi o wypełnianie różnych wiedzy. Dlaczego? Po prostu chodzi o pewne no, zdarzenia czy zjawiska, które są rzeczywiście no, w interpretacji cudami. Mogę pomóc? Tak, mogę odpowiedzieć? Ale komu? Jeżeli mówią, to się chodzi... Nie, proszę, proszę. Byłem kiedyś na konferencji na Kulu, to na pewno już wydać może i ksiądz Heller wyraźnie mówi, nie ma żadnych cudów rozumianych jako łamanie praw przyrody i niestety dawniej, tak mniej więcej cytuję sens, nie oczywiście niedosłownie, dawniej ksiądz Życiński też miał taki pogląd, ale jak został biskupem w Tarnowie, to przestał ten pogląd głosić. Tak, z takim żartem Heller to powiedział. Czyli Heller dalej nie wierzy w cudy jako rozmianę prawa przyrody, tylko tam ewentualnie w te szczeliny gdzieś tam padł się mu. No Heller pisze wprost, że Bóg nie działa poprzez antynaturalistyczne pchnięcia. Żadnych interwencji nie czyni w przyrodzie.
Heller nie, cuda nie, a Rzeciński dawniej, jeszcze jak był zwykły tam tak, to też tak samo, ale jak został hierarchą w kościele. No to wtedy mamy problem, tu znaczy, no, zwłaszcza chyba na gruncie, ja nie jestem teologiem, ale na gruncie chyba teologii katolickiej, no mamy problem chociażby z cudami opisanymi w Nowym Testamencie. Tak, to tu do tego dochodzi interpretacja Biblii i w ogóle egzegeza Biblii na tej stronie naturalistycznej. Już pomijając, no cudowne tak, uzdrowienie. Ale jeszcze powstanie człowieka, na przykład powstanie człowieka. Po panach. No, po panikach, proszę panikę. Ja udzielam sobie sam głosu, ale krytycznie jestem, bo się pyta. Piotrze, to taka hipoteza. Kwestia teizmu tradycyjnego kwestia oddziaływania Boga na przyrodę. On był formułowany w okresie, kiedy tak naprawdę problem nauk przyrodniczych nie istniał. Ten teizm tradycyjny z natury rzeczy, tak się nazywa, historii chciałbym powiedzieć, nie mógł się odwołać do nauk przyrodniczych, ten problem nie istniał. W przypadku tego teizmu, który nazywasz naturalistycznego, ten problem istnieje, bo to jest XX, XXI wiek, ewentualnie jeszcze XIX. I za tym także idzie nie tylko rozwój nauk przyrodniczych, ale także świadomość, jaka jest nauka. Czyli jaką zrobiliście świadomość? Teraz czy to te rzeczy jest w jakiś sposób zrozumiałe? Bardzo dziękuję za tę uwagę. Otóż wydaje mi się, że w średniowieczu przecież też była naturalistyczna filozofia, która była bardzo ważna, mianowicie filozofia teresowska. I nie było jakoś wtedy problemu z tym, czy Bóg tam może jakoś wpływać na natury rzeczy, żeby one zadziałały inaczej niż z tych natur wynika. Tak? Problem nie polega na naturalizmie nauki. Problem polega na ugięciu się przed filozofią naturalistyczną. Naturalizm Arystotelesa jest tak samo naturalizmem jak naturalizm darwinowski, czy naturalizm mechanicyzmu newtonowskiego, czy jakikolwiek inny naturalizm. To nie odkrycia nauki powodują tutaj, że nagle okazuje się, że to, co wcześniej było wyjaśniane przez odwołanie do Boga, to teraz wyjaśnia nauka, więc musimy w ogóle zrezygnować z odwołań do Boga. Zmieniło się coś prawdopodobnie w kulturze. Na tym etapie trzeba szukać wyjaśnienia, dlaczego nagle teologowie zaczęli odchodzić od odwołania do Boga przy wyjaśnianiu różnych zdarzeń w świecie. Ponieważ i w średniowieczu, kiedy wyjaśniano, i w czasach współczesnych mamy naturalistyczną naukę. W średniowieczu to był arystotelizm. I byli tam uczeni, to byli teologowie, którzy mówili, no tu Arystotelesa wynika, że świat jest wieczny jednak. No ale my tutaj na mocy wiary będziemy uznawali drugą też prawdę, że nie jest wieczny. Można było, na czym można było, no. Czyli może ja dodam tutaj do doktora Bylicy, który jest moim doktorantem. Że to jest upadek autorytetu. Kiedyś autorytet religii był wyższy niż autorytet nauki. W ostatnich czasach, prawda, i tu teistyczni naturaliści, czy chrześcijańscy naturaliści, oni uważają, że autorytet nauki jest wyższy niż autorytet religii. No tak nie powiedzą, ponieważ na szczycie, nie powiedzą, na szczycie będzie teologia, prawda? Uważaj. Natomiast jest to dostosowywanie teologii do nauki. Tak. Czy nie jest tak, że jedynym nadnaturalnym, nadprzyrodzonym bytem jest Bóg? Aniołowie są stworzeni, demony też. Ale nie są bytami przyrodniczymi, które powstały z przyrodniczego porządku świata. Ja nie mówię o porządku byty stworzone, niestworzone, tylko przyrodnicze, nadnaturalne. Aniołowie nie są wytworem procesu ewolucji materii. No ale są stworzone. No tak, no ale to właśnie mówię, że... Ale nie są naturalne. No. Ale jeśli zastanawiamy się nad działaniem tych bytów właśnie takich typu, a zlednych, czy dobre, aniołowie, to teologia mówi, że oni działają, że tak powiem, są przedłużeniem działania Boga. Czy to są byty takie, albo inaczej mówiąc, przyczyny te wtórne, nie? A więc Pan może... Demony też? Zaburzenie działania Boga?
Nie, nie w takim sensie, że korzystają ze swojej wolności. Nie? Natomiast ja sobie myślę tak, Pan Bóg może na mnie działać przez anioła, na przykład. Jak ja mam anioła stróża i anioł stróż ma jakieś takie natchnienia mi daje. No więc jeśli tak to zinterpretuję, to nie musi to chyba kolidować, że tak powiem, z prawami naturalnymi, czy deterministycznymi i tak dalej, nie? A jeśli byśmy poszli dalej, no to Pan Bóg może tak, posługując się takimi narzędziami kolejnych etapów, drugo-trzeciorzędne, może jakoś tam wpływać, nie? Nie łamiąc prawa. Tu jest problem taki, że sprowadziłem wszystko do takiej metafizycznej zasady pierwszej przyczyny i przyczyn narzędnych. Tak naprawdę każde działanie, które można powiedzieć, jest działaniem Boga. Prawda? Wszystko są przyczyny narzędne, co się dzieje w przyrodzie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no a więc porządek analizy, poziom analizy, który można te analizy przeprowadzić na takim poziomie, kiedy wszystko będzie działaniem Boga, kiedy wszystko będzie dobre, kiedy wszystko jest wspaniale, prawda? Ale nie o to chodzi. Nie chodzi o ten poziom jakiejś właśnie filozofii przyrody, prawda? Gdzie da się odróżnić, że coś się dzieje w sposób naturalny i coś się dzieje nie w sposób naturalny, tak? Tak, tak. Mnie też nie o to chodziło, bo to zupełnie inna. Ja tylko chciałem powiedzieć, że na tą uwagę, że ktoś tam nie pisze o działaniu aniołów, a tylko wszyscy odnoszą się do Pana Boga. Ale mnie chodzi bardziej o to, że działanie na przykład tych aniołów nie musi oznaczać konfliktu. Aha, z tak. Nie musi. Nie musi. Jeszcze jedna uwaga. Paul Kinghorn jest jedynym, którego spotkałem, że coś wspomina. Że tam mogą być takie byty. Oprócz, mówię tak, obok abstrakcyjnych bytów matematycznych, być może poza przyrodą istnieją także inne byty, takie osobowe, bo w końcu w piśmie jest mowa o władzach, tronach i panowaniach i być może coś tam działają. Ogółem. Faktycznie, ale jeżeli chodzi o działanie aniołów takie inspirujące na człowieka, to tutaj jest problem taki, że w ogóle nauce wyślizguje się też kwestia intencjonalności ludzkiej i tak tutaj. I to jest bardzo popularne pole wykorzystywane przez tej sytuacji, że tu właśnie i tu Bóg bardzo chętnie działa właśnie na człowieka od tego up-down causality, prawda, stosuje. Tak, ale tu jeszcze jedna uwaga odnośnie tego, że Bóg nie łamałby praw przyrody, które sam stworzył, prawda, bo działałby przeciwko sobie. No, a szatan sobie. Jak najchętniej przyjdzie mu działać, prawda? Tutaj jest takie miejsce, gdzie te istnienia naturalne, żeby powiedzieć, no, a tu szatan może. No i jeżeli ktoś miał kontakt z opisami egzorcyzmów, nie mówię o filmach, tak, ale z tym, co opisą czasami egzorcyzmów, no to tam się dzieją rzeczy, których naturalistycznie się nie wyjaśnia, no. I tu mamy działanie nadprzyrodzoności, łamanie praw przyrody. Ale nie sprowadza się do tego, że nasza wiedza o rzeczywistości jest jeszcze maleńka w stosunku do tego, co rzeczywiście może w przyszłości nauka osiągnąć. Że my bardzo mało jeszcze wiemy. Właśnie w kwestii, powiedzmy, czy mentalności, czy możliwości człowieka, takich wynikających trochę z też psychicznych. Że człowiek może na przykład robić niesamowite rzeczy, a wydawałoby się takie szczerze naturalne. Tak, ale to nie zmienia zasadniczego problemu, mianowicie tego, czy uznaje się, że mogą w przyrodzie działać w sposób niezgodny z samymi prawami przyrody, regułami, jakieś inne czynniki, czy nie mogą. Teiści naturalistyczni tak przedstawiają obraz świata, że żadne takie czynniki w świecie nie działają. Tak? Nauka zasadniczo opisuje wszystko tak, jak jest. Przepraszam. Jeszcze jedno pytanie postawię profesor Jankowski oraz może jeszcze pożegnajmy wiernego członka naszych obrad. I póki on jest, to ja chcę powiedzieć, że ten dobry człowiek zniósł cierpliwie różne zamęty moje organizacyjne, bo ja miałam wyjeżdżać, potem nie miałam wyjeżdżać wcześniej i wyraził chęć, co dla mnie bardzo ważne, podobnie jak pan profesor Jotkowski, do prowadzenia
tych sesji i za to bardzo dziękuję. Jestem w szoku, że wyjeżdżasz. Skończyło się na chęciach. Dziękuję bardzo. No nie, prowadziłeś coś tam przecież dzisiaj. No, do zobaczenia przy innej okazji na warsztatach za rok. W pasie później. No chyba jakąś konferencję robicie, co? Zobacz. No i ostatnie pytanie. Pan mówił, że oni są wrogami koncepcji pogardy, czy pogardy zachęciły. Ale mam wrażenie, że to, co oni głoszą, to jest koncepcja pogardy. Bo jednak przyroda ma pewne luki, szpary, prawda? I tylko tam się Bóg wciska. On się wciska tak karalcy, prawda? Tam, gdzie jest szpara, ale tam, gdzie nie ma szpary, to on nie działa. To jest Boga, może wymyślimy. Koncepcja Boga Karalucha. Nie wiem, czy Panu się podoba tak naprawdę. No, ja nie. Znaczy, ja mogę coś... Wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy koncepcję Boga Luk. Oni powiedzą, nie, to nie jest koncepcja Boga Luk, bo my ją definiujemy, że chodzi o tymczasowe luki wiedzy naukowej. Natomiast tu mamy, a tu mamy takie taka luka ontyczna, prawda? To jeszcze jest luką to, że jest jakiś byt podtrzymujący świat istnienia, tego nauka też nigdy nie będzie mogła stwierdzić. Jak jest luką dla nauki, skąd są prawa przyrody, racjonalność przyrody, to też jest taka luka, ale ta luka, że ta nauka tu do tej pory no nie wie, jak tam ta pierwsza komórka powstała, no to jest szczegół, który będzie niedługo wiadomy, tak? Nauka nie wie, jak to jest, że ci opętani lewitują, on niedługo będzie wiadomo. A to chodzi o takie. Ale faktem jest, że w sumie można pociągnąć to pod luki wiedzy też, te luki przyczynowe, no bo one prowadzą do luki wiedzy w sumie, tak? No nie wiemy, dlaczego zaktualizowała się akurat w danej funkcji falowej akurat to prawdopodobieństwo się zaktualizowało, a nie inne. Nie wiemy tego, prawda? Jest jakaś luka w wiedzy. Ale być może taka, że nigdy nie zostanie zapomniana. No właśnie. Być może z natury ona jest taka, że się nie da.